Ojej, ojej, cóż za pogoda. Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Darius, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Let's Play Zielonka. No, pogoda nas nie rozpiesza dzisiaj. To widać. Dobra, muszę się przede wszystkim odpowiednio ubrać. Bo pogoda tutaj jest... wow. Coś takiego, żeby było w miarę... okej. Okay. Może taki strój? Niech będzie taki. Volvo. A dlaczego? To się dowiecie później. Plany na dzisiaj, a więc tak. Przede wszystkim, co będę chciał zrobić, to tutaj zasiać. Zasiać będę chciał jęczmień. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz... Na tym polu będę chciał zasiać trawę. Chcę tu zrobić łąkę, z której będę chciał robić kiszonkę, którą wykorzystam w swojej biogazowni. Takie mam plany. Taki jest plan na dzisiaj. A z dniem jutrzejszym, może nawet dzisiaj, będę musiał kupić jeszcze to pole. Także zobaczymy, jak się uda wykorzystać nasze fundusze, które tutaj posiadam. Czy da się już coś może sprzedać jeszcze? Miodek. Nie wiem, ile tu tych jajek jest. Nie wiem. Coś bida z tymi jajkami, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy jakiś pieniądz z tego będzie. No i druga rzecz, to zastanawiam się, czy by już sobie nie wykorzystać i przewieźć trochę beli na obecną chwilę z kiszonką. Może by to też coś pomogło. Zaraz wszystko ogarniemy, także na spokojnie. Jeszcze tylko zerknę, czy tutaj jest coś w promocji ciekawego. O, fajne traktory, ale nie. Nie, o, nie dla mnie na obecną chwilę. Dobra. Jeszcze tylko zerknę na zwierzęta. Czy mają wszystko pod dostatkiem. Krowy. Siana muszą wyjeść. A później będziemy myśleć, co dalej. Mleka jeszcze jest, gnojówka jest, ok. Jeszcze jest tam miejsce, także z tym nie ma problemu. Owce, a może na koniec dnia, może bo tam wodę dorzucić. No i kury tutaj jeszcze mają. Wszystko w porządku. Jeśli chodzi o kontrakty, to tutaj jest dość ciekawe kultywatorowanie. Tu jest ciekawe nawożenie. To te rzeczy można by było zrealizować. Myślę, tu jest 4, tu jest prawie 4. To są takie szybkie, szybka kasa, że tak powiem. Dużo nie ma do roboty. I można by było to zrealizować. Dobra. Pierwsza rzecz. Bo ja jeszcze muszę tu zrobić kultywatorowanie na tym swoim polu, zanim go zasieję. Tam był zrobiony mulching. Także zaraz. Ten kultywator, co mam... Ja się teraz zastanawiałem, żeby nie zmienić kultywatora, ale na razie zostawię go. Bo myślałem... Ej, rozłącz. Bo myślałem, że jeszcze może kupię albo zmienić kultywator, albo kupić jeszcze jeden. On tu mały jest w sumie, szczerze mówiąc. Wczoraj trochę pracownik się urobił z tym. Ja muszę tutaj w tym traktorze ten budę sobie zamontować. Widać, że pogoda już nie rozpieszcza nas, więc dobrze by było postawić tutaj zabudowanie, te, które miałem wcześniej, czyli to. No i ja sobie tutaj będę mógł teraz pracownika spokojnie zatrudnić, niech sobie już działa, a ja jeszcze pomyślę, co z tym zrobić. Czy kupić ten kultywator większy, czy nie? Mhm.
bo będzie troszeczkę tych pól jednak do odrobienia co roku, więc będzie potrzeba, żeby to szybko, sprawnie przechodziło. Także tutaj włączamy pracownika, niech sobie działa śmiało. Dobra. A ja muszę wziąć i tutaj szybko zasiać pszenicę i zobaczę, czy nie trzeba będzie już, nie wiem, sprawdzić, czy nie trzeba będzie nawieść w pole jeszcze. Teraz tutaj gdzieś powinien być siewnik. Z drugiej strony jest, dobra. No. I tak dzisiaj widzę, pogoda będzie wyglądać. Przestanie padać, znowu będzie padać. Typowo jesienna, no. Zaraz. Co my tu mamy? Tu jest. Tak, to jest ten symbol. Jeszcze tylko się upewnię, żeby później nie było problemów, bo mi zależy, żeby był jęczmień. No te składniki będę potrzebował do produkcji paszy dla świnek. Powinno to szybko się tutaj ogarnąć. Już też zapomniałem, jaki jest promień właśnie tego siania tutaj, ale myślę, że był dość spory. Na minimapie coś widać? Nie, dobra, to tylko widać to, co ja tutaj sieję. Oj, sąsiadowi wjechałem w buraki. Łobuz ze mnie. No to to będzie już ogarnięte. Później będę musiał poczekać, aż ten pracownik sobie tam zakończy to kultywatorowanie, to tam trawę zasieje. I te pola by były już ogarnięte na przyszły rok. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj mam to zrobione, ten narożnik, bo tak jakoś, o właśnie, nie wyszło fajnie. Dobra. Kolejny pasek będzie z głowy. Właśnie muszę sprawdzić sobie, ile kosztuje jeszcze to pole, żeby mieć odpowiednie pieniążki na to. O, hamuj. Zaraz zerknę, jakie są koszta. 27 tysięcy. O, i to fajnie. To jeszcze mam do przodu trochę. Jakieś 10 tysięcy. Także spoko. No, to tutaj to już będzie ogarnięte. Jeszcze się zastanawiam, ile tam tych bel przerzucić sobie do tej biogazowni. Żeby się to tam przerobiło również. Bo nie ukrywam, potrzebuję jakieś 50 tysięcy na mój kolejny projekt. I tak się zastanawiam, czy sobie... A nie, nie będę tak kombinował. Wezmę... Będą pieniądze, to się to zrobi. O, w ten sposób. Pomyślałem, że wezmę pożyczkę i załatwię tę sprawę, ale... Z drugiej strony, nie wiem, na razie nie chcę brać pożyczki jeszcze. Jakoś tak
mam uraz do tego. Nie wiem dlaczego. W sumie farma robi już swoje te dochody, ma swoje odpowiednie przychody i w ogóle, także mógłbym śmiało wziąć, ale nie wiem. Nie jestem przekonany do tego. Dobra, tu mam ogarnięte. Teraz mogę sobie podjechać i troszeczkę jeszcze dobrać nasion z mojego mieszadła. I te nasiona już pójdą na łąkę. Nie wiem tam ile tego jest, ale zobaczę zaraz. O, tutaj. No, to jeszcze jest tego trochę. Spoko. To się tutaj przerobi na spokojnie. No ja myślę, że wystarczy te 500, żeby to zasiać tą trawę. Nie powinno to być jakichś dużych wymagań tam. Także to sobie schowię tutaj. Na razie. No a ja będę zmykał, przyspieszę robotę i będę zmykał na kontrakty teraz, także przyspieszamy.
Właśnie, coś się stało z pracownikiem, że tutaj sobie zatrzymał się, że się tu zatrzymał i tak sobie stoi. Nie wiem. Ewidentnie wymuszanie pieniędzy. Dobra. Powinien gdzieś tutaj na dół jechać, na to miejsce. Ale nie chciał z jakiegoś powodu. Zobaczymy, czy ten pojedzie. Ale poszedł. Tam nie ma jakiegoś tego stawu, że tak poszedł? Nie, da się przejechać, dobra. Ja tam nie będę jeździł, bo nie mam traktoru, a muszę tam dojechać, żeby mu włączyć pracę. No i co? Strasznie ciemno się zrobiło, no bo mamy wrzesień, wcześniej się kończy dzień, także no, troszeczkę mnie poniosły z robotą. Muszę jeszcze zrobić to kultywatorowanie, żeby miało to ręce i nogi. Aj, tu ciemno tu jest tak, że ja nie wiem, gdzie mam jechać. Mogłoby się trochę rozpogodzić, żeby ten księżyc, który jest, poświecić trochę mi tutaj drogę. Mam nadzieję, że wybaczycie mi takie właśnie ciemności. W sumie nie powinienem już nagrywać. Ale muszę jeszcze tu dokończyć tych parę prac. Niespodziewanie chciałem... Niespodziewanie, zapomniałem, że trawa jest do skoszenia i przydałoby się to też ogarnąć. O, jest tutaj, jesteśmy na miejscu. Także myślę, że... Nie wiem właśnie, czy nie zainwestować jeszcze troszeczkę pieniążków, kupić większy ten kultywator. Żeby można było tutaj troszeczkę ogarnąć tych prac. Ten traktor tutaj nie ma światła do tyłu, także nie wiem, gdzie tu się kończy pola, gdzie zaczyna w tych ciemnościach. Ale włączę pracownika, niech sobie tutaj ogarnia temat. A mi jeszcze zostało do zrobienia nawinięcia bele. Myślę to teraz jeszcze zrobić, ale to już zrobię poza nagrywaniem, także wy już nie będziecie musieli się męczyć z tym. Ja będę musiał jeszcze... Jejku, jak ciemno się zrobiło. Strasznie. Może tam będzie lepiej widać. O, długie światła włączę. Za mną troszeczkę jaśniej się zrobiło. Więc może to jakoś się rozpogodzi, ta pogoda. Chociaż no, pogoda nie sugeruje tego. Więc dobra, co mi zostało? No tam koleżka tam zakończył to nawożenie tej łąki. Mam nadzieję, że udało mu się to tam wszystko w miarę zrobić. Nie wiem, czy to była droga, czy nie. Bo jest naprawdę cima. Nie, tu nie ma drogi. Tutaj? Nie wiem, już zgubiłem się, gdzie jestem. Tutaj jest droga, dobra. Gdzieś tu. Tu jest pole. Tutaj powinno być, dobra. Na to pędzimy. Także muszę tam zerknąć, jak to wygląda sprawa jeszcze. Później te bele muszę zrobić. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Jutro planuję właśnie duże wyzwanie zrealizować odnośnie tych właśnie buraków cukrowych, bo zamierzam kupić to pole. Przydałoby się chyba nawet dzisiaj to kupić. Zaraz to ogarnę, tylko zobaczę, czy tutaj coś ciekawego nie doszło do sklepu. Nic nie doszło, dobra. Zobaczmy, jak wygląda w takim układzie. No, wiedziałem, że jeszcze ten pasek będę musiał sam zrobić. No i tak jak mówiłem, to pole. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. No i już jest ostatni etap. Także pieniążki są, to można by było to zakupić. 27 tysięcy. Także ja sobie to zakupię. A jutro będę musiał zakupić sprzęt, który pozwoli mi na zbiór właśnie tych buraków. Także zapraszam gorąco. Zobaczycie, z czym to mi przyjdzie pracować. Na pewno wam się to spodoba. Mam nadzieję, że mi również, bo może być nieciekawie z tym.
No znaczy nie ciekawie. No będzie ciekawie, będzie to fajna zabawa w każdym razie, tylko że pracochłonna. O to mi chodzi. No ja sobie tutaj to dokończę. Już poza nagrywaniem i również owijanie tych bel. No i jutro najwyżej zdam relację, co i jak. Myślę, że już więcej nic się tam nie wydarzy. Ciekawego. Czeka mnie troszeczkę pracy w ciemnościach teraz, ale widzę, że już księżyc przebija się przez chmury, to powinno być ok. Dobra. Z mojej strony to wszystko na ten odcinek. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. I zapraszam na kolejne, jeśli chcecie się dowiedzieć, czym będę robił buraki. Dzięki, na razie, pozdrawiam, cześć.